Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Extra. I teraz tak, powietrze z Saskiej jest. No niestety, proszę Państwa, musiałam tutaj tego powietrza dzisiaj sporo dać, ale teraz, proszę Państwa, zanim łyknę sobie herbaty gorącej, to sobie łyknę pewnej, proszę Państwa, napoju gazowanego o smaku limetkowym. To jest coś nowego, bo mnie zatkało. To takie pyszne jest. Z gazem, z gazem. Może słyszeliście Państwo, a może będziecie słyszeli w telewizji, czy gdzieś przecież na kamerach, bo tysiące kamer było, jak była otwierana wystawa w Muzeum Literatury Pociąg. Pociąg, że Olgierd Łukasiewicz powiedział, on czytał ładnie i to dużo, tekst potem wrzeszczał, proszę Państwa, oczywiście, że artystycznie, że potrzebuje wody. Wody, ale dużo wody, bo przynieśli mu na stole, postawili szklankę. To więc to tak zabrzmiało, jakoby on był smokiem. I on mówi, butelkę wody przyniosła mu, czy ten dyrektor, czy z obsługi, proszę Państwa, przyniósł mu butelkę wody. Już ten dyrektor na nas nie jest zły, bo ten dyrektor się poprawił tutaj swego czasu. To zdaje się, że jest, proszę Państwa, ten sam dyrektor, który się tam spóźnił na wernisaż, jak raz prezentowała się, proszę Państwa, szkoła japońska, wyższa szkoła japońska z Koszykowej tutaj przy placu, jak się jedzie na lotnisko, przy placu, jakie to jest, Zawiszy, tak? No, Starkiewicza jest wcześniej, przy placu Zawiszy w Warszawie. No to więc, proszę Państwa, ten dyrektor się poprawił. Natomiast ten dyrektor chyba jeszcze jest ten sam z Biblioteki Narodowej, bo nam ostatnio podpadła, proszę Państwa, Biblioteka Narodowa. Ten dyrektor, jak mówiła ta Czarnula, która tam pracuje, moja znajoma, pulpecik czarny, to poezja dla rysi byłaby dobra, dla rysi Czubakównej byłaby dobra, to poezja dlaczego? Dlatego, że pulpecik czarny, miła, sympatyczna, uśmiechnięta, w przeciwieństwie do tych pozostałych wszystkich zooz, które tam pracują, podają, pobierają książki, dają numerki do komputerków. No, mnie się wydawało, że ta Biblioteka Narodowa to jest w sensie większa wypożyczania książek, a tam to widocznie ten budynek pod kątem prostym, który wzdłuż ulicy Alei Niepodległości 213 stoi, to widocznie jakieś biura. Państwo zobaczą, ile tam musi być pracowników, jak pieniądze trzeba im płacić. Jak mnie też zatkało u Tuska w rządzie, i to taki szedł nasz jeden ukochany, mówi, że zobacz, ile biur u darmozjadów. To teraz oni wymyślili taki kanał w internecie, Platforma Obywatelska, żeby ludzie, proszę Państwa, komentowali. Ale tutaj Radio Maryja, proszę Państwa, coś mówi, że to jest nieudany i zły pomysł. Czyżby Radio Maryja widziało dla siebie jakąś konkurencję? Przecież dobrze jest, jeżeli ludzie wpisują się do internetu, są w sieci i na jakiś temat konkretny, do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy. Przecież widać, że jeżeli miało to miejsce tu i teraz, no to jest prawdziwe, a inaczej być nie może. Tak jak wczoraj, proszę Państwa, od godziny 17 do godziny 18, ja mówiłam, że za 15, 6. Od 17 do 18, bo ten facet w koszulce w paski, krótko ścięta koszulka w paski, brązowa, krzyczy i mówi tak: kurwa, kurwa, Polska, co za kurwa, co za kraj, ten komputer działa, nie działa, działa, nie działa. I tak przez, no, godzinę, no ale to już wiecie Państwo, przez 5 minut, jak ktoś tak gada, no to już podejrzanie to wygląda. To w jakim my kraju żyjemy, że ludzie, którzy siedzą, muszą słuchać takich bzdur?
są osaczeni. Są przestraszeni, no bo gdyby zwrócili uwagę, to by dostali w pierdziel. Tu są z jednej strony krzaki, z drugiej strony krzaki. No niestety wejście i wyjście do Biblioteki Narodowej jest niecywilizowane. Ja przepraszam bardzo. Jeżeli do Biblioteki Narodowej jest wejście, powinno być wielkie, duże i szerokie. A tu jest wejście przez park, od strony parku. I teraz naprawdę można dostać w pierdziel, bo gdyby taki ktoś zwrócił uwagę mędzi, a przecież widać, że to są mędy, no to by dostał w pierdziel. No. Także niestety ta ochrona też jest do niczego, bo przyszedł facet po godzinie czasu, po 2 godzinach, potem jeszcze po 2-3 przyszedł, a jeszcze do szatni, bo mnie to zdenerwowało, że jakaś tam bez kolejki i potem po legitymacji oddając numerek. Także mnie to wszystko zdenerwowało. I ten facet się dziwi, że to ludzie numerki jemu rzucają na ladę. Ludzie są zdenerwowani, ludzie są zdeterminowani, ludzie są sfrustrowani i przestraszeni, że tu jakieś mędy przychodzą, na komputerach siedzą i nikt nie reaguje, jak również ci z obsługi, proszę Państwa, nie reagują, bo oni sami są taką samą kliką męd. Dlaczego? Dlatego, że jak jeden ten facet, co tak przeklina, że Polska korma, co za komputery, że tu od 5 do 6 zwykle nic nie działa. A rzeczywiście ostatnio te komputery to tak zdziadziały, że w ogóle, no jak coś szukasz w Google, to ci wcale to szybko tego nie wybiera. Szuka, kręci, koło się kręci i nie ma. I to są też te złe wibracje, o których wspomniała Nirmala Devi. Największy autorytet moralny wszechczasów, która to Nirmala Devi leciała na Polsce. No i teraz tak, mówimy o tej obsłudze. Ta obsługa to też plotkuje. Wtedy, kiedy nie ma klientów. Wtedy, kiedy nie ma ludzi i wtedy, kiedy ta dziadyga nie gada, kurwa, to na Polska, ale kurwa, to na komputery. Działa, nie działa. To jak on przestanie, to wtedy tamci z tej obsługi psioczą i gadają, że słychać. Nawet na sali, tam przy komputerach, nawet gdy ludzie mają słuchawki, czasem te parę tych słuchawek jest, bo Polska to jest biedny kraj, no to nawet przez te słuchawki przebija, jak oni gadają i się śmieją i komentują, ja mnie przepraszam bardzo. Biblioteka nie jest od tego, trzeba cicho siedzieć, można się jakoś porozumiewać, jeżeli trzeba, ale może na migi, może, ja nie wiem. Albo to oni za głośno gadają, albo to pomieszczenie jest za ciasne. Wydawało się nam, że ta Biblioteka Narodowa jest duża, prawda? No niestety są większe biblioteki jeszcze w Warszawie. Na Koszykowej 28, proszę Państwa, ta biblioteka jest bardzo duża. Jak wejść w te korytarze, to tam się nie kończy. No i teraz tak, że na tej Koszykowej 28 jest remontowane wszystko. Komputery są super i będą oszklone. Każdy komputer będzie, proszę Państwa, miał oddzielne stanowisko, że nikt do nikogo nie będzie zaglądał. Nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Nikt nikomu nie będzie gadał kurwa. Jak będzie tak sobie gadał, to w końcu przyjdzie ochrona i go przetego. Raczej tam sami klienci mówią, proszę nie przeszkadzać, bo jest kartka. Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Nie wolno pić, nic, nie wolno gadać. O, i najlepiej. Nie wolno płynów pić, bo w bibliotece uniwersyteckiej, a to jest jeszcze trzecia biblioteka, można pić, bo jeszcze jest w starej bibliotece, proszę Państwa, jest komputerownia. Jutro do niej pójdę, bo jest od 8.09 do 16.00 w okresie wakacyjnym, a potem jest od godziny, proszę Państwa, 14 do 21 biblioteka uniwersytecka. I tam na Uniwersytecie Warszawskim to można włączyć pestkę, można włączyć pendrive, kartkę, wszystko. No to ja rozumiem, że to jest komputer, prawda? A tak w Bibliotece Narodowej tam nic nie możesz włączyć. No, ale dlaczego to jest taki fenomen, że ta Barbara Blok tutaj dla warszawiaków, bo tylko mówimy o tych mazowieckich salcesonach polskich, dlaczego ta Barbara Blok jest w jakimś tam sensie fenomenem? Ja myślę, że to
do tych statystycznych opcji trzeba dopiąć. Szkoda, że Janek Witek umarł, ale on i tak by nie chciał tej Barbary Bloch, bo ja go nawet zmuszałam. No, zobaczmy te włącz, ale to dla niego, żeby się pośmiał trochę, bo on ciągle psioczył, narzekał na tych żołnierzy, którzy go wykończyli. No, na tych żołnierzy z lotniska, którzy, jak to Janek Witek mówił, że wykończyli Kaczyńskiego i panią Kaczyńską i całą 99 osób, zanim oni ich rzucili na pokład samolotu, że już oni wszystkich ich wymordowali w tym starym hangarze, który odbudowywali i odbudowywali. No i ten Jaśko, schizofrenia, ciągle psioczył, ciągle narzekał i mówił, że to oni. Ja mówię, Jaśku, ty się uspokój, ty lepiej skoncentruj się, że ty masz 25 tysięcy zaległości za mieszkanie prywatne, za mieszkanie własnościowe i tu patrzysz się w internecie na szczura, bo to jego interesowało, na szczura na Marsie, jako reptoida, bo wierzył, że pod ziemią są reptoidzi też, a przyjdą komornicy, zabiorą ci mieszkanie prywatne, przyjdą komornicy, zabiorą ci mieszkanie własnościowe. Także widzicie Państwo, ciekawe to wszystko jest, ale no niestety. Warszawa taka głupia trochę, prawda? No. No i po tej krótkiej przerwie, proszę Państwa, jesteśmy już z powrotem, gdy nadaje nasze radio, proszę Państwa, Tok FM, Euro Concita Extra. Proszę się rozgościć, proszę sobie zrobić kawkę, tak jak my robimy, proszę zrobić herbatkę, tak jak my sobie tu herbatkę robimy, proszę Państwa, bo musimy sobie nawodnić gardło, namaścić, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita Extra. No to Oleńka z Pragi Południe, tam Witolińska mówi, butlerowa kak, karowa, krasiwa tak świnia. Ale proszę się nie dziwić, bo Warszawa jest taka niekulturalna. Proszę się nie dziwić, bo Warszawa jest taka chamska, proszę Państwa. I jakim to fenomenem musi być, Państwo zobaczą Barbara Bloch, która co sekunda mówi karma, 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 karma. I to wszystko leci w Google, w internecie. No jeszcze jak Mareczek puszczał mi tę Barbarę Bloch, to myśmy ryczały ze śmiechu, jak ona ma na głowie papiloty, jak ona z tą strzelbą przymierza się do jeża. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na widoku, na widelcu. Janek Witek za Chiny nie chciał się dać skusić, aby przełączyć się na Barbarę Bloch. Za mało powietrza, pomimo że okno otwarte na Saską, dajmy tego powietrza więcej. Państwo zobaczą, że no jesteśmy tu na Mazowszu nad Wisłą. Niestety powietrze jest w Warszawie zanieczyszczone i Wisła też. Także wiecie Państwo, mają tu Maryśkę. Śpiewają ku czci Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie krymskiej. Ale zdecydowanie polemizować pod mniejszym lub... Dzisiaj, proszę Państwa, wejdzie zaraz doktor Sumiński, ale to dopiero o godzinie 9, jeśli nie pojechała na wczasy, jeśli nie pojechała na urlop. Ale ludzie ambitni, przeambiceni i pracoholicy to już nie, bo to jest negatywne słowo. To chcieliby jak najwięcej, chcieliby dużo. Także, proszę Państwa, medal z kartofla dla doktor Sumińskiej. Rzeczywiście, jeżeli ktoś w ogóle w ciągu tych 20 lat, to jest strasznie niewielki obszar czasu. Polska na nowo wybiła się na niepodległość i musiała trzy różne zabory, trzy różne mentalności. Obecnie również wśród samych etnicznych Polaków pozbierać w jedną całość, prawda? A tu nagle się okazuje, że jednocześnie jest 30% mniejszości narodowej. I to jest właśnie zadanie niewykonalne, tej mniejszości narodowej skomentować w państwie polskim, ale
Jeżeli by się to mogło... Dlaczego, proszę Państwa, poprzez politykę, jeszcze są takie opcje, bo to Radio Maria mówi o prawdzie, że tutaj prawosławni z Białegostoku do Warszawy nie przyjeżdżają. Dlaczego to są takie opcje? Że wiecie Państwo, prawosławni są tam w ogóle zajęci w cerkwiach i oni śpiewają na 4 głosy, na 7 głosów, no bo jak to Biblia mówi, czy świeckie przysłowie, ten kto śpiewa, odmówił się modlić. Prawosławni to ludzie dobrzy. I tam jak jest życie na prawosławnych, proszę Państwa, to tam o nich prosić nie musicie. Jest też znane przysłowie takie, że gość w domu lub w domu, ja to wielokrotnie na rektorze mówiłem, on nie może się tak przyzwyczaić. Ktoś chce pana teraz samo zapytać, że to był, nie mógł zrozumieć wymiar swoistego Al-Kaidy. Ale teraz rozumiem, że to nie jest tak niemalże. Zdrowia doda. Trzeba było się tam zawsze wam w Ameryce kuchnia zawsze wisiały takie, proszę Państwa, wyszywanki z materiału pachnącego, bo to zawsze było brane, było świeżutkie. Świeża woda, zdrowia doda i mnóstwo wszystkich bardzo ciekawych. Bardzo dobrze, że takiego jest, bo tutaj w Warszawie jest jak to mówimy chamstwo, takiej sztuki to nie spotkanie. Tutaj teraz co jeden to chciałby swoje zdjęcia pokazać, a że tych artystów, czyli pseudoartystów jest tak dużo, że żeby się zapisać do galerii, kolejkę, bo to kolejki są na kilka lat. Wobec tego zwykłego obywatela. Rzeczywistość tego, co się faktycznie stało w czasie II wojny światowej na tych ziemiach wschodnich, przesłanie nam tak naprawdę prawdę o tych masowych mordach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. I w gruncie rzeczy nie wiem, w pewien sposób oddajemy sobie spraw tamtych lat. A ponieważ po spraw tych zabójstw w latach 30. zaczęli przygotowywać plan w ramach tego rozwiązania kwestii polskiej. Także tak czy siak, proszę Państwa, biblioteka narodowa ma coraz mniej klientów, ale to wiecie Państwo, to klientów to nie brakuje. Za darmo, jak za darmo komputer. Polecam do tej biblioteki narodowej, ale to wiecie Państwo, chodzi o opinię. Biblioteka Narodowa ma złą opinię. Wtedy, kiedy ustąpił pan Jagiełło, no to tam przestało się cokolwiek dziać w tej biblioteki. Nawet przyszaki chyba się dowiedziały. Nie ma wernisaży, nie ma promocji książek, nie ma nic. I one tam są leniwe, ale one wiedzą. Bardzo dokładnie według tego założenia napisanego w połowie lat 30. przez jednego z działaczy OUN, prawdopodobnie na Sycylii czy w okolicach tam tworzył tą książkę. I zgodnie z tym założeniem UKOwcy zaczynają dokonywać mordów właśnie tak brutalnie, siekierami, widłami, mobilizują prostych chłopów, którzy częściowo pod przymusem, częściowo oczywiście chętnie się przyłączają z takich lub innych powodów do tych oddziałów, ale częściowo pod przymusem idą na polskie wsie i nawet w takiej Janowej Dolinie, gdzie jest no, kilkaset osób uzbrojonych po zęby, można powiedzieć, partyzantów, więc nie trzeba do pomocy tych prostych chłopów, którzy mają albo siekiery tylko na podorędziu, albo pudełka zapałek i pochodnie do zapalania. Jak to wszystko jest względne. Jak to wszystko jest względne. No. Że właśnie sąsiedzi tak. Napadli na... Proszę Państwa, tam na szatni w tej Bibliotece Narodowej, że jakoś tak... Jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, na ile to rzeczywiście... Tydzień temu, bo ja to raz w sobotę przychodzę, jak to się mówi, raz na 100 lat. W sobotę przychodzę, bo na razie mi pracuje przy wakacjach, gdy wszystko inne. I jest zamknięte. Stała woda jakaś pewnie niegazowana na szatni. Ktoś zostawił to. To ta szatniarka pytała się, jednej babki tam odchodziła dalej.
ale zginął. Jeden z cichociem. To nie pani woda, ale chyba z... niesłusznie 15 razy za zdrajcę, bo na to najpierw nie słyszała. Misję za DWP. On rzeczywiście realizował misję wywiadowczą. On ostrzega. Banderowcy chcą rozwiązać problem Polski na Wołyniu i nie tylko, tak jak Niemcy rozwiązali problem żydowski. Odstawić. To ostrzeżenie z lekcji na żonę. Jak przyjdzie, weźmie, to sobie jedno. Jakieś takie bandy chłopów zaczynają napadać, pojawia się to w meldunkach. Niezgodnie z prawem. Takie zamieszanie, zadymki robią w Bibliotece Narodowej. Chłopski, bo takich problemów w Bibliotece Uniwersyteckiej, tam gdzie są studenci, ale tam to już jest za 10 zł na 2 lata. A więc takie te szuje z Biblioteki Narodowej nie przyjdą, bo w Bibliotece Narodowej mają za darmo, a w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie ten nasz papież był, no to mają po 10 zł na 2 lata. No. Ale to i tak. Dokument, 3 godziny. Jak one tam siedzą w parku 2 godziny, 3 godziny, potem jeszcze przyjdą na 4. Za 12 godzin dla takich darmozjadów, nierobów, pijaków, no to to jest narodowa może i korzystna rewelacja. A zresztą teraz, wiecie państwo, jak to w Zemce. Tutaj narodowej tak krzyczy, że mur zachody stoi na szafie, a w Bibliotece Uniwersyteckiej zostawiłam kartę pamięci z Tytką i dużo Polaków uciekło. Jest jedno bardzo charakterystyczne. Sprzątaczka, czy ktoś po prostu w niektórych miejscach pomogła nam miłość. Kupa śmiechu. W niektórych miejscowościach. Całą tą rzecz 11 lipca na samym dole zorganizowane oddziały ukraińskie powstańczej armii i ołom bombę. Na chwilę wrócimy do rozmowy. Słuchaczom przypominam, że dziś z nami jest pan profesor Grzegorz Motyka, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Za chwilę proszę informacji Radio KFM. Powracamy do rozmowy. Czy nie mają takich wieczki z kartą, bo przecież mogli znaleźć się tam. Ale jednak nie mówiła. Pomimo błąd w wyborze kandydatki, niektóre media... Także wiecie państwo, uczciwi są, bo to przecież studenci wolni, młodzi jeszcze nie skażeni. Ale udał się na lekarza, aby nie na grabarza. No bo tam pod kątem, wiecie państwo, wola tych setki tych budek stoi, zakład pogrzebowy szare, no. Ja mówię, Boże, jak zarabiać w Polsce, to tylko na polaniu ludzi. Także gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a gdzie tutaj dociera Radio Maryja, tylko jakoś tak. Anglo-Ameryka Białystok nie dociera, no bo tylko można przez komputer. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz kupiony diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim? Zakłócają Polaków. Czym jest Job Firma? Jak zmienia rynek pracy w Polsce? Job Firma to model pracy z osobami bezrobotnymi. Także nie wiadomo, z czego to wynika, ale jest reklama na grosz. Oni po prostu już mają opcję zarabiania. No to więc z tych reklam będzie coraz więcej. Będzie się czas, zobaczycie państwo, wydłużał reklamowy przed wakacjami, no bo zawsze można zarobić radio, o którym to radio Janek Witek powiedział, że zlikwidują, skasują radio z torbami od pójdą. No bo Janek Witek wciąż myśli, że tych rzeczy nikt nigdy nie będzie chciał słuchać. No tutaj mamy takich ludzi, proszę państwa, ludzi, którzy nie chcą słuchać i nas, i was, i badamy tych ludzi. Takim kimś na przykład jest Mareczek,
który nie lubi, jak ktoś prawdę mówi, dlatego on też nigdy tej prawdy z Biblii Świadków Jehowy nie poznał. I mnóstwo innych takich ludzi jest, którzy nie lubią słuchać prawdy. Będą także Twój Ruch i Zieloni. Politycy twierdzą, że w ten sposób mają większe szanse na stworzenie silniejszej alternatywy dla partii konserwatywnych. Porozumienie z Grecją i nowy program pomocowy dla Aten jest zły, tak uważa ponad połowa Niemców. Wielu wolałoby, by kraj wyszedł ze strefy euro, wynika z sondażu Instytutu YouGov, który dziś ukazał się w czasopiśmie Weltam Sonntag. Władze włoskiego Rimini chcą zakazać sprzedaży pamiątek związanych z postacią Mussoliniego. Burmistrz miasta wzywa parlament w Rzymie, by zmienił prawo tak, aby zakazać apologii faszyzmu również w odniesieniu do handlu. No i w ten sposób... Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Koło historii. W radiu TOK FM. Słuchamy programu Koło Historii, jak zwykle w niedzielę po godzinie 8 rano w Radiu TOK FM i cofamy się z racji ubiegłotygodniowych obchodów i rocznicy upamiętnienia ofiar masakry wołyńskiej, tego kulminacyjnego momentu, czyli 11 lipca. Wracamy do tamtych wydarzeń. W pierwszej części naszej rozmowy pan profesor powiedział, że plan ostatecznego rozwiązania, że użyję trochę historycznie innego określenia, ale powstał w połowie lat 30. w środowisku nacjonalistów ukraińskich, ale jak sobie wyobrażam, w okresie międzywojennym Polska była krajem, który przecież miała służby wewnętrzne, tajną policję, była w stanie czy infiltrować to środowisko, czy miała świadomość tego zagrożenia ze strony, no i właśnie, z naszego punktu widzenia, można powiedzieć, nawet terrorystów, prawda? A czy państwo cokolwiek robiło i co robiło, żeby zminimalizować to zagrożenie, jak działały polskie służby? Zasadniczo nie aż tak źle, jak sugeruje to nawet pana pytanie. Nie byłoby tego, co się stało w roku 43, a właściwie pomiędzy 43 a 5, bo wtedy była pomiędzy 9 lutym 43 a 18 maja 45 dokładnie się działa ta antypolska akcja ONU, gdyby nie druga wojna światowa. Dopiero rozpoczęcie wojny przez Niemcy nazistowskie i włączenie się potem do tej wojny Związku Sowieckiego, najpierw jako sojusznika Niemiec w 1941 roku, jako ofiary niemieckiej agresji, stworzyło takie możliwości, gdzie ta IREDEM, ta ONUPA była w ogóle możliwa. Przed wojną państwo polskie na tyle, na ile mogło, ja uważam, że kontrolowało działalność ONU. Ci główni przywódcy banderowscy znajdowali się w więzieniu ze Stepanem Banderą na czele i znajdowali się bardzo często mając wyroki dożywocie. Bandera wyszedł tylko dlatego, żeby na wolność, tylko dlatego, żeby była druga wojna światowa. Tych 3-4 tysiące ludzi pod bronią, a taka Bwera oceniała w sierpniu 1943 roku możliwości ONU, bo już we wrześniu 1939 roku powstały pierwsze plany, żeby wywołać tą IREDENTĘ w Galicji Wschodniej, to nie była siła zdolna zagrozić realnie państwu polskiemu. Oczywiście byłoby tak, że gdyby nie wygrał jakiś projekt właśnie taki otwarto-narodowościowy, który by czynił z Galicji Wschodniej miejsce, gdzie Polacy i Ukraińcy mogliby wzajemnie współpracować, to zapewne Galicja Wschodnia, gdyby nie było II wojny światowej, przepraszam, historyk nie powinien mówić, co by było, gdyby było, ale pewnie by się zamieniła w taki Belfast, miejsce nieustającej wzajemnej agresji, zamachów i tym podobnych, ale dalej by się to zarazem nie wylało, nie doszłoby tak do tak ogromnej tragedii, do tak ogromnych zbrodni. Kiedy słyszę, a na pewno słyszy pan profesor takie tezy, które mówią, że Wołyń był konsekwencją polskiej polityki wobec mniejszości narodowych przed II wojną światową, to według pana to jest zbyt daleko idąca generalizacja, czy w tym jest jakieś ziarno prawdy? Wie pan, jedno i drugie.
ziarno prawdy, bo oczywiście tak, to jest jedna z przyczyn. Gdyby polska polityka przedwojenna wyglądała inaczej, liczba osób, które popierały OUN i UPA byłaby zapewne mniejsza. Znacznie więcej ludzi by uważało, że to czego oczekiwali w nich w gruncie rzeczy Polacy, że lepiej być faktycznie w państwie polskim niż w państwie sowieckim. A w rzeczywistości roku 1944 wielu Ukraińców wolało mimo wszystko znaleźć się w tej zjednoczonej Ukraińskiej Republice Radzieckiej niż w państwie polskim, uznając, że nie będą w państwie polskim dobrze traktowani. Bazowali na pamięci o państwie polskim z zakresu międzywojennego. Tak jest. Natomiast dlaczego zarazem uważam, że to jest przesadna generalizacja? Ano dlatego, że to po pierwsze jest tylko jedna z kilku przyczyn, że tych przyczyn było znacznie więcej. O jeszcze innej mówiłem, to znaczy uderzenie Niemiec i Związek Sowiecki. Bez tego uderzenia, bez tego pokazania Niemców i nazistów, że obywatele byli dobrze traktowani. Wiecie państwo, te pomysły być może zostałyby tylko na papierze. Jezusa chcieli słuchać. Ci, którzy powinni byli słuchać. Byli nimi przerażeni. Jako Niemcy dokonując zagłady Żydów, a Sowieci dokonując deportacji na Syberię, zabrali to, co im się nie należało, bo to są te zmiany, możliwe od strony przekazu, to nie było w ramach prawa Bożego, ale to od strony technicznej, to w ogóle można zrealizować. Ale przede wszystkim budzi się we mnie troszeczkę krew na takie stwierdzenie, ponieważ jest w tym pewne usprawiedliwienie dla sprawy. Jest taki nurt historiograficzny, który próbuje tak łatwo to wszystko przedstawić, że oto ludność ukraińska przed 1939 roku tak okrutnie od Polaków cierpiała, że w roku 1943 sama z siebie chwyciła za te siegiery i się zemściła za doznane wcześniej krzyk. I otóż po pierwsze jest to nieprawdziwe, po drugie w takiej linii historii po prostu się usprawiedliwia tych, którzy dokonali czystki etnicznej, takiej ludobójczej czystki etnicznej na zimno w sposób, który bardziej przypomina te zbrodnie, które popełniały radykalne nacjonalizmy także w innych krajach. To chociażby, to przede wszystkim nasza myśl biegnie w stronę Jugosławii, II wojny światowej, czy lat 90. Ale jednak analogie z rozpadem Jugosławii są trudne, dlatego że w przypadku rozpadu Jugosławii chyba propaganda była bardzo silna, znaczy te lokalne propagandy poszczególnych etnosów, które przy użyciu i telewizji, i radia, i prasy rozniecały w sposób niesamowity nienawiść. A pan w pierwszej części naszej rozmowy mówił o dokumencie, z którego wynika, że nadzieje na rozbudzenie właśnie takich prawdziwych nienawiści etnicznych tak naprawdę spełzły na niczym, albo przynajmniej nie osiągnęły założonych efektów w przypadku rzezi na Wołyniu, że to jednak głównie idee napędzały jednak garstkę radykałów. Garstka radykałów wprowadzała ją w czyn, ale proszę, podchodzimy z kolejny szeroki temat dotyczący propagandy i reklamy. Tu znowu mamy nasze współczesne spojrzenie, które nam się wydaje strasznie nowoczesne pod wrażeniem internetu, prasy, telewizji. Nam się wydaje, że my jesteśmy w ogóle tak świetnie tą reklamę znamy i myśmy ją się... propagandę dopiero poznaliśmy w ostatnich latach. Ci ludzie w latach 30-40 posługiwali się propagandą w sposób równie dobry, jak my dzisiaj. Proszę mi wierzyć, że działacze OUN przygotowując antypolską przyspieszność zadbali o to, żeby była ona przygotowana bardzo starannie od strony propagandowej. Wówczas, to nie byli idioci, przepraszam za takie kolokwialne określenie, ale oni już wówczas wiedzieli, że w dokumentach nie wolno przeczytać, a żołnierzy nie było w tym momencie, a tak podawać pełnej informacji o przeprowadzonej czystce. Nakazano, że jeżeli się przysyła się sprawozdanie, oddział przysyła sprawozdanie z napadu na polską wioskę, to ma przekazać informację, że to jest jakiś odwet za coś tam. Możemy znaleźć takie kuriozalne rzeczy, że w 1942 roku jakiś działacz, on
został ranny w nogę, więc dwa lata później w granicy wschodniej 100 osób zabiliśmy w tej miejscowości. To jest taki, to jest taki sprawozdanie. Zakładam, że przygotowywano w ogóle strategię propagandową na użytek zewnętrzny. Znaczy, mówiłem już o tym, te siekiery były nie przypadkiem. To miało pokazywać, że to chłopi sami z siebie podnieśli bunt i trzymano się tej wersji w sposób zdecydowany. Wiele osób ze środowiska banderowskiego trzyma się tej wersji po dzień dzisiejszy. Bo uważam... A też, panie profesorze, to trochę nie wynika z tego, że założeniem ideowym tych organizacji było to, że to jednak lud jest tą siłą, która przeprowadzi taką prawdziwą transformację Ukrainy, że w tej koncepcji narodowej było coś takiego, że z ludu wyjdzie ta podstawowa energia. Że... Trochę tak, ale proszę pamiętać, że nacjonaliści zawsze uważają, że tym ludem kieruje ta grupa inicjatywna. Ta znakomita grupa inicjatywna, która wie lepiej. Ten lud ma się podporządkować tym przywódcom. I ci przywódcy tworzyli wiele w ręce do roboty i tak myślą sobie, że to widzicie państwo, jeszcze człowiek młody, no to różne takie atrakcje przed nim, skakanie, bieganie, no to, a potem jak stare, to się ruszać nie chce, no to stare takie te dziady mickiewiczowskie chodzą, dotykały ludność, ukraińską ludność, no jaka była Jaśka nienawiść, że tych antypolskich przystępów miało około 100 tysięcy, to Ukraińców kilkanaście tysięcy, dziadów, a także w większości cywilów zabitych przez polskie podziemie. ON i UPA nakazywało wszystkie tego typu przypadki szczegółowo opisywać i zamierzano wydać w miarę szybko księgę w języku francuskim i angielskim i niemieckim z opisami tego typu wypadków. Bardzo wcześnie też zaczęto lansować teorię, że zabójstwa na Wołyniu są odwetem za zabójstwa na Chełmszczyźnie, gdzie Ukraińców było mniej i tam liczba strat ukraińskich była nieco wyższa niż liczba strat polskich. Badań Mariusza Zajączkowskiego, który niedawno wydał książkę na ten temat, tam zginęło 2-3 tysiące cywilnych Ukraińców z ręki polskiej. Z kosami biegali, no bo tu mówi. Pewnie 1,5-2 tysięcy Polaków, tych, którzy zginęli z ręki ONU i UPA w latach 40-44. No tak. Ale przychodzi 45 rok, kończy się II wojna światowa, nowy podział Europy i można powiedzieć w skrócie, czy też nie można, że tak naprawdę na większą część rzeczy, o których pan profesor mówi, spada zasłona milczenia, albo też inaczej, obowiązuje oficjalna wersja, która wszystkie te przypadki albo w zasadzie umieszcza w jednej perspektywie. To znaczy wielka wojna ojczyźniana, zwycięstwo nad faszyzmem, największym radykalnym złem, jakie mogło dotknąć cywilizację, i ono się dokonało dzięki wysiłkowi Związku Radzieckiego. A wszystkie złe rzeczy, które się lokalnie wydarzały, to w największym skrócie to był jakiś taki niedobry wynik nacjonalistyczno-burżuazyjno-faszystowskich elementów, które gdzieś tam doprowadzały do takich spraw. Ergo okazuje się, że w szkołach ludzie dowiadują się bardzo niewiele i to są zazwyczaj jakie ogólniki albo i nic i w Polsce i tak samo w Związku Radzieckim. Efekt jest taki, że rozmawiałem kilka miesięcy temu z dorosłą osobą z Ukrainy, która powiedziała mi szczerze, że ona przez całą swoją szkołę, a z Wołynia pochodzi, na Ukrainie nie usłyszała nigdy nic na ten temat. Znaczy tego po prostu nie było, mówiąc wprost, tego po prostu nie było w programie szkolnym. Tak? To nie było czegoś takiego jak rzeź wołyńska i tamte wydarzenia. To oczywiście prawda, przy czym ta propaganda komunistyczna była jeszcze bardziej, że tak powiem, machiaweliczna, jeśli można tak powiedzieć, bo ona miała też swoje, jeśli w Związku Sowieckim po prostu mówiono, że były właśnie faszystowscy, burżuazyjni nacjonaliści spod znaku ON i UPA, którzy walczyli, owszem, z komunizmem, ale z dobrym narodem ukraińskim i przy okazji mordowali też Polaków i Żydów. W Polsce
bardzo wiele powstało publikacji z kolei o tym, że zwalczano ukraińskie podziemie na ziemiach już dzisiejszej Polski, przy czym przedstawiano represje, które prowadziły władza komunistyczna, która wysiedliła 500 000 Ukraińców na Ukrainę, a 140 tysięcy wysiedliła w ramach akcji Wisła i tak rozsiedliła, żeby oni przymusowo ulegli polonizacji. Tylko siła tej wspólnoty i sprawiła, że ona się oparła temu naciskowi polonizacyjnemu, mimo że oni przez cały, ta wspólnota ukraińska, mówię o polskich Ukraińcach, właściwie przez cały czas byli traktowani jako ktoś podejrzliwi i ewidentnie w PRL-u szykanowania. Była ta wspólnota szykanowana. Mógłbym tutaj podawać całą masę tego typu przykładów. A w propagandzie przedstawiano całą tę operację jako słuszną operację niszczenia ukraińskiej powstańczej armii, a przymusowe wysiedlenia w ramach akcji Wisła wręcz jako takie ostateczne zwycięstwo polskiego oręża i tworzono taką wizję. Oto zaczęło się na Wołyniu, o samym Wołyniu nie mówimy za wiele. Ale zakładamy, że ludzie wiedzą. I to oczywiście było wino przedwojennych, złych, kapitalistycznych polskich rządów, a oto władza ludowa w sposób ostateczny, wreszcie skuteczny i zarazem sprawiedliwy rozwiązała ten problem, można powiedzieć na wieki. Ale czy tak to ludzie w Polsce wtedy w trakcie akcji, czy tuż po akcji Wisła, tak to rozumieli, że to było czytelne dla społeczeństwa? Ten obraz, chociaż nie wypowiedziany do końca, ale jakoś jako swoisty odwet za Wołyń? Myślę, w dużej mierze to się okazało skuteczne, tylko nie w takiej bezpośredniej formule. To znaczy ludzie nie przyjęli tej formuły, która uwiarygadniała komunizm. Ta część takiego już takiej nachalnej indoktrynacji do nich nie trafiała w dużej mierze. Natomiast te spory wokół akcji Wisła, które się w polskim parlamencie i w polskiej opinii publicznej dzisiaj toczą, po części wynikają z tego przywiązania bardzo często do tej wizji propagandowej rodem z Łuny w Bieszczadach czy Ogniomistrza Kalenia, żeby się odwołać do znanej powieści i filmu. Ale co gorsza, oto z tej propagandy wychodziły dwie wspólnoty skrzywdzonych ludzi. Bo ci, którzy zostali ewidentnie skrzywdzeni na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, którzy stracili tam członków swojej rodziny, nie mogli opowiadać o tym, co się stało, o tych zbrodniach upowskich, bo im mówiono, wy jesteście rewizjoniści, wy chcecie przesunąć granicę na wschód. Oni bardzo chętnie przyjmowali tą antyukraińską wymowę tego typu publikacji PRL-owskich i te przypisywane społeczności ukraińskiej, jakiej w Polsce winy, oni uznawali za, nawet jeśli były ewidentnie fałszywe. Jan Gerhardt w swojej powieści potrafił zasadzkę na oddział żołnierzy zamienić na wymordowanie transportu chorych i rannych, żeby panu pokazać przykład. I to nic, to trafiało absolutnie do przekonania. Wierzono w to wszystkim, jednocześnie słusznie czuno, ludzie mieli poczucie, że są skrzywdzeni, że zamyka im się usta. I teraz niech pan zobaczy tą wspólnotę polskich Ukraińców, która jest po pierwsze skrzywdzona, bo ją wyrzucono z domu, po drugie czuwa nad nią cały czas dozór policyjny, dozór służby bezpieczeństwa, bardziej lub mniej miękki, spotykają ich różnego rodzaju szykany, także te takie w mass mediach. Oni w takim w swoich opowieściach między sobą szybko pokazują, że tak to tutaj nie było, to my byliśmy pokrzywdzeni w tej wiosce, a nie żaden oddział wojska polskiego, prawda? I w związku z tym dochodzą do wniosku, skoro Polacy tu kłamią, to te opowieści o Wołyniu i Galicji Wschodniej także są kłamstwem. I te dwa, można powiedzieć, te dwa mity, które weszły w krwiobieg społeczny, one były na początku lat 90. strasznie silne, a także dzisiaj obecność ich bardzo łatwo dostrzec. Ale wśród obydwu tych wspólnot
co, jak ktoś by zadał sobie trud, żeby prześledzić debaty publiczne w Polsce, to łatwo dostrzeżeć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w Radiu Tok FM i za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję państwu. Do widzenia. Koło historii w Radiu Tok FM. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Człowiek może też umrzeć. 8.40, Filip Kakur, zapraszam. Al-Kaida Islamskiego Magrebu przyznała się do zorganizowania zasadzki, w której zginęło 14 żołnierzy Algierii. Komunikat pojawił się w mediach społecznościowych. Jego autentyczności nie udało się jeszcze potwierdzić. Ajatollah Ali Khamenei, przywódca duchowo-polityczny Iranu, zapowiada, że porozumienie w sprawie irańskiego programu Teheranu nie zmieni ani polityki jego kraju wobec, tu cytat, aroganckiego rządu amerykańskiego, ani wsparcia dla przyjaciół Iranu w regionie. Piorun uderzył w samolot linii Alaska Airlines, który wczoraj leciał z Los Angeles do Waszyngtonu. Wyładowanie trafiło maszynę godzinę po starcie. Pilot podjął decyzję o powrocie do LA. Awaryjne lądowanie przebiegło bez przeszkód. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w Tok FM. Słuchamy Radia Tok FM, a w studiu Radia Tok FM pan Piotr Adamczewski. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Skoro słuchacze słyszą pana głos, to wiedzą, że będziemy rozmawiali o jedzeniu. Znaczy na apetyt Adamczewski. Tak, a dziś o... Oliwie. Która jest sprawiedliwa i zaczyna wierzch wypływa. Na wierzch wypływa. Jest, to jest mój ulubiony tłuszcz, do tego stopnia ulubiony, że jak staję przy kuchni, zawsze mam kilka gatunków oliwy w domu. Oczywiście cały mój zapas jest w rodzaju, nazywa się extra virgin, czyli to jest tłoczona niemechanicznie i po prostu najlepszej jakości z dobrych oliwek. I jak wymyślam, bo te oliwy różnią się między sobą nie tylko barwą. Jedne są bladozielone, inne intensywnie zielone, ale także aromatem i smakiem. Jedne pachną takim zapachem skoszonej trawy, inne jakimiś innymi nietrudnymi do zidentyfikowania zapachami. I bywają oliwy łagodne, że spokojnie można zrobić to, co ja robię, czyli brzydko mówiąc, z gwinta najpierw łykam łyk, a potem mówię tak, tą oliwę będę stosował czy do dzisiejszego smażenia. Ale bywają też takie gatunki, gdzie połknięcie takiej czystej oliwy bywa o tyle ryzykowne, że człowiek zaczyna się krztusić, bo ona jest tak ostra. Za pierwszym razem, jak to zrobimy, to nawet sprawdzałem, czy to przypadkiem nie jest tak zwana oliwa smakowa, bo jak oliwa łatwo przyjmuje smak różnych rzeczy, które się do niej dodaje, na przykład czosnek się wrzuca, to jest oliwa czosnkowa, trufle się wrzuca, okrawki trufli. I to jest oliwa trufkowa, którą niektórzy nieuczciwi restauratorzy fałszują swoje potrawy, bo inaczej kosztuje zupełnie co innego. Oliwa z dodatkiem okrawków, resztek trufli, a co innego prawdziwa trufla, która jest bardzo droga. No i pisze w karcie taki restaurator, że to jest na przykład spaghetti z truflami. Figę z makiem, bo to jest tylko z odrobiną oliwy truflowej, ale zapach jest tak intensywny, że na inny klient się nabiera na to. No ale wróćmy do euro. Koncita, muszę wspomnieć o tym, że my lubimy oliwę, Hiszpanie nazywają to tapas, a my drobne przekąski, że je się oliwki, które najpierw marynują się w solance, czasem także z dodatkiem oliwy. Bywają także oliwki, mówię o owocach drzewa oliwnego. Bywają także faszerowane. Zamiast pestki, to trzeba bardzo delikatnie tą pestkę wyciągnąć. Do środka można włożyć na przykład migdał albo kawałek papryki. Papryki, tak. I to, albo ser. I to też bardzo dobre przekąski. Bywają oliwki zielone. I te, na które mówimy czarne, ale one czasem bywają
fioletowe. Jest różnica w smaku pomiędzy tymi zielonymi? No jest, ale jest. Tylko to nie dlatego, że to są dwa różne gatunki drzewa oliwnego. To z tego samego drzewa. Tylko w zależności od tego, kiedy się zrywa. W pierwszej fazie, jak te oliwki urosły, jeszcze są nie całkiem dojrzałe, to one są koloru zielonego. A czym dłużej wiszą na drzewie, tym bardziej ciemnieją i na koniec, już takie nawet bardzo miękkie, są koloru, to są te czarne. I w zależności od tego, które się wytłacza na oliwę, to ta oliwa jest albo jaśniejsza z tych zielonych, albo ciemniejsza z tych ciemnych i albo łagodniejszy smak, albo bardziej ostry. No więc trzeba mieć w domu trochę taki i wymyślać, która tym razem będzie lepsza. Ale właśnie właściwości oliwy z oliwek, czasami mam wrażenie, kiedy czytam o tym, są wręcz magiczne. Są tacy, którzy twierdzą, też że tak uważam. Nawet potrafi regenerować jakieś blizny na ludzkim ciele oliwa. Oliwa bywała, zwłaszcza w starożytnej Grecji, która pierwsza, to piękna legenda, będę musiał ją za chwilę przypomnieć. W starożytnej Grecji oliwa była lekarstwem używanym w ten sposób, że tampony maczane w oliwie przykładano do ran wojowników, którzy na polu bitwy zostali zranieni przez przeciwników i podobno dzięki temu goiło się szybciej i lepiej. Nie mówiąc o tym, że oliwa powoduje, że ludzie używający dużo oliwy rzadziej chorują na nadciśnienie, a także oliwa i do tego jeszcze trochę mięsa baraniego powoduje, że ci, którzy stosują tę dietę, rzadziej łysieją. O. Tak, my ani jeden z nas, ani drugi nie jest łysy, ale ja podejrzewam, że może dlatego, że ja oliwy jem mnóstwo. A teraz chciałbym wrócić, jeśli pan pozwoli, do tej bardzo, bo prawie każdy produkt ma jakąś tam swoją legendę, a ta jest wyjątkowo piękna, bo brat Zeusa Posejdon z Ateną wzięli się za łby i zaczęli się kłócić o miasteczko, które leżało pod skałą zwaną Akropol. No i w pewnym momencie powiedzieli, że staną w takie zawody, że kto dostarczy lepszy produkt mieszkającym w tej wiosce ludziom. No Posejdon trójzębem stuknął o skałę i wytrysnęło źródło wody. No i było wiadomo, że no na pewno on to miasto dostanie. Tymczasem Atena spowodowała, że wyrosło drzewo oliwne. I okazało się, że drzewo oliwne i oliwki, samo drzewo oliwne też jest bardzo znakomitym surowcem do różnych rzeczy. Tu już odłóżmy to na bok tym razem. Ale same oliwki, to mówiliśmy o ich znaczeniu. Oliwa także, tu też znowu robię drobną dygresję, ma takie właściwości, że bardzo często wyhamowuje czy przeciwdziała procesom rakotwórczym w organizmie ludzkim. No ale wróćmy tutaj. Sędziował Kekrops w tym pojedynku między Posejdonem a Ateną i przyznał zwycięstwo Atenie. I na jej cześć miasto do dziś nazywa się Ateny. To jest niesamowite, dlatego że jest coś pomiędzy naszym myśleniem o tym, jak rośnie drzewo oliwne, ile to czasami setek lat mają. No, są drzewa oliwne tysiącletnie i one jeszcze owocują. Z tym, że już nie tak intensywnie jak te drzewa młodsze. Teraz są takie tendencje, żeby tą oliwę jeszcze lepszą robić i są plantacje tak zwane ekologiczne, na których każde drzewo musi mieć co najmniej 5 metrów kwadratowych ziemi tylko dla siebie, żeby nie rosły za blisko. Nie stosuje się żadnych środków chemicznych i zbiera się nie mechanicznie, tylko ręcznie. Ja widziałem taki zbiór. Rozpościera się siatki pod drzewem i ludzie trzęsą gałązkami tej oliwki i te oliwki opadają na te siatki i potem je się przenosi do oliwiarni, gdzie się układa je warstwami na matach specjalnych i one trochę pod własnym ciężarem, a trochę tłoczone z góry takim wytłokiem, pod spodem jest zbiornik, do którego ta oliwa ścieka.
I tutaj trzeba bardzo uważać, żeby podczas tego tłuczenia temperatura tego procesu nie przekroczyła 28 stopni plus 28, bo wtedy oliwa traci pewne swoje zalety i wartości, więc to musi być w takim chłodzie. I jeszcze jedna rzecz związana z oliwką i z oliwą, z drzewem oliwnym, otóż, o którym trzeba powiedzieć, bo to jest chyba jedna z niewielu roślin, która w pewnych miejscach na świecie ma wymiar wręcz polityczny. W Izraelu potyczki pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami bardzo często wiązały się z tym, że jedni drugim wycinali drzewa oliwne i druga strona traktowała to jako absolutnie najgorsza zniewaga z możliwych, oprócz utraty realnego, prawda, majątku. To jeszcze symboliczne. Coś, co rośnie przez setki lat, nagle ktoś to ścina. No ja się nie dziwię, bo to rzeczywiście był despekt, ale równocześnie też gałązka oliwna oznaczała, że przychodzimy do zgody, że wręczając jedno drugie gałązkę oliwną sygnalizuje, że dość już tych kłótni i może się ze sobą pogodzimy. W tej chwili największy producent oliwy to Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Italia i trzecie Grecja. No i bywa, Francuzi, którzy robią też bardzo dobrą oliwę, zwłaszcza w Prowansji, w Languedocji, produkują jej tak niewiele, że nie starcza nawet i na ich własne potrzeby, więc jak się dostanie gdzieś za granicą oliwę prowansalską, to jest cud boski. Natomiast Hiszpanie robią tego bardzo dużo, eksportują i nierzetelni Włosi importują, kupują tą hiszpańską oliwę po to, żeby ją potem sprzedać pod własnymi włoskimi nalepkami, bo ich własnej nie starcza. Ale ja się cieszę, bo dzięki temu mam różnorodną oliwę w domu. A muszę jeszcze jedno zdanie. Jest jeden Polak, nazywa się Marek Szałowski, który ma własną plantację oliwy na Krecie, właśnie taką ekologiczną. Dorobił się majątku w zupełnie innej dziedzinie, a pasjonował się produkowaniem oliwy i robi oliwę, która jest sprzedawana w całej Europie i uważana za jedną z lepszych kreteńskich. W ogóle kreteńskie oliwy są bardzo dobre, a ta jest jedną z najlepszych. A skoro te kreteńskie są tak świetne, to czy w polskich sklepach można takie dostać? Można. Można, tak. Jest pewien Grek, którego pewnie nasi słuchacze mogą znać z telewizji, który na imię Mateo, na nazwisko Wafilis, który prowadzi różne programy kulinarne, ale on także zajmuje się sprowadzaniem z Grecji różnych produktów greckich, w tym sprowadza sporo oliwy i ona naprawdę jest bardzo dobra. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w Radiu Tok FM i za rozmowę. Pan Piotr Adamczewski był z nami. Bardzo dziękuję. I ja dziękuję, życzę smacznego. To, co najlepsze w Tok FM.